shepherd warned us they were coming. But we didn't listen. Now the fate of our world, of every world. Ruszyła więc lawina krytyki pod adresem Janusza Korwin-Mikkego i jego ciętych ripostów. Trwa polityczny ostrzał Janusza Korwin-Mikkego. A kto pana chciał zabić? To jest celebryta, człowiek, który urządza happeningi polityczne. Czy własny syn, którego nie potrafił pan wychować? Nie oddawały swojego głosu na Janusza Korwin-Mikkego. I on mówi, że trzeba kamieniować kobiety. Traktuje wybory jak happeningi polityczne. Po prostu żenujące. Anachronicznych, przestarzałych poglądach. I zawsze się kończyło 1% w wyborach. Ludzie nie znają poglądów pana Korwina. Nie zgadzamy się na takie podejście do kobiet. Koniec z emeryturą, edukacją i służbą zdrowia od państwa. Co chwilę słyszę, że to są złodzieje, bandyci, oszuści, łajdacy. To jest złudzenie, to jest nieprawda. Powinien zwyczajnie dostać się w mordę. Korwin jest prorosyjski. On mówi bardzo złe rzeczy. Jego miejsce jest zupełnie gdzie indziej. Ja nie wiem, czy pan Korwin jest zdrowy psychicznie. To jest bardzo śmieszne, jak on mówi o kamieniowaniu kobiet. Polityczny celebryta. Pomyje wylewane na lidera. Dyżurny skandalista. Przepraszam bardzo, to jest poważny program, czy to jest żart? Ja chciałem, myślę, że przedmiot poważnego programu się mówi o polityce. Więc proszę pana, wolę Korwina-Mikke od tego zestawu komunistów. Polityk, któremu wreszcie o coś chodzi. To nie jest chorągiewka na wietrze, która przyszła do pokasy, tak samo jak ci wszyscy używają teraz do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy przeciwko jednemu staliśmy się tym czarnym koniem, czarnym ludem, wrogiem ludu politycznego Polski. Nie wolno traktować tylko w Korwina-Mikke. Konsekwentnie to czy bujo władze i Unii Europejskiej wrywacam karę śmierci, a wydałam polityczną, wsadzam za każdą, całą politykę.